To co właśnie się to ja próbujący wydostać się z ogromnego bedrockowego więzienia w Minecraft. Lecz żeby się z niego wydostać, będę musiał przejść wiele poziomów, które nie zaliczają się do tych łatwych. A jeżeli jesteś ciekawy, czy udało mi się z niego uciec, to oglądaj film do końca. A więc dobra, jestem w tym bedrockowym więzieniu i z tego co mi udało się tutaj rozjechać, to są takie tylko dziury. I właśnie nie spojrzałem na wszystkie, ale tutaj w tym miejscu jest stone, którego niestety nie mogę niszczyć. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie mogę niszczyć stone'a. W tym więzieniu jego zniszczenie jest kompletnie niemożliwe, przez co moja ucieczka jest jeszcze bardziej utrudniona. A coś czuję, że tam coś może być. Zacząłem przeszukiwać dokładnie każdą dziurkę, aż w jednej natrafiłem na twistinga oraz beczkę. Mamy twistinga, okej. I beczka, o, przychodź. Dobra, jest, mamy twistinga. A po chwili udało mi się znaleźć również dźwignię. Dobra, on coś dźwignie. Kurde, no zużywa mi się ta wędka. Dobra, mamy to. Zacząłem ją stawiać w bardzo oczywistych miejscach, aby otworzyć kolejne przejście. Aż w końcu mi się udało. Dobra, teraz tu. O, dobra, mamy to. Dobra, zauważyłem, że tam mamy. Tam jest mała zasadzka. Niby tam jest woda, ale tak naprawdę można zauważyć, że to jest wełna. A więc dobra, skaczemy. Uwaga. Gdy finalnie udało mi się dobrze postawić twistinga, zacząłem szukać skrzyni w lawie. Dobra, przeszukam tutaj pierw lawę. Tylko że nic tutaj nie mogę znaleźć. Jeszcze tą wełnę spróbuję zniszczyć. Okej. Tu coś mamy. Okej. Już chyba każdy z was domyśla się, o co tutaj chodzi. A dla niewidzących jest tutaj mowa o legendarnej scenie Dreama, która jest bardzo popularna. Chodzi w niej o to, aby przemieścić się łódkami nad lawą, lecz trzeba je postawić w odpowiednim czasie, aby się od nich odbić, dopóki się nie spalą. Za pierwszym razem się nie udało, ale już za drugim było inaczej. Dobra, może teraz się uda. Kurde, blisko, blisko. Jest. Nie. Uff, dobra, udało mi się przeżyć. Sprawdzę dokładnie tutaj, czy nie ma żadnych jakichś skrzynek, ale widzę, że chyba tutaj nie ma. Gdy udało mi się przejść łódkami, w moim ekwipunku została ostatnia łódka, a więc poszedłem do kolejnego stage'a. Dobra, sami jedna łódka może się przyda, ale tymczasem pójdźmy do kolejnego przejścia, w którym to... O kurde. Od razu po przejściu, moim oczom w prawym górnym rogu ukazał się efekt Mindfatigue 4, przez który nie będę mógł niszczyć kompletnie żadnego bloku, co mi strasznie utrudni rozgrywkę. Tutaj widzę, że mamy przejście, które... Początkowo zauważyłem, że aby przejść ten level, będę musiał zniszczyć drewno, lecz niestety będę musiał je zniszczyć taktyką, ponieważ jak wiecie, mam efekt Mindfatigue'a. No nie będzie możliwe do jakiegoś tutaj pięknego rozwalenia. Boże, ale jestem To są piecyki. Przez przypadek klikając na ziemię zauważyłem, że podłoga jest wyłożona piecami hutniczymi, w których może znaleźć się ciekawy drop. Aż natrafiłem na żelazo. A, dobra, możemy to zrobić, ale nie mam czym przepalić. Możemy dać wódkę, ale nie wiem, czy on się przyda. Chciałem je przepalić, lecz niestety nie mogłem znaleźć dobrego surowca. Aż nagle usłyszałem villagera. Tutaj słyszę villagera. Tam jest villagera. Mogę nie kliknąć? Początkowo nie wiedziałem, jak się do niego dostać, lecz padłem na pomysł, aby się przemieścić łódką. Nie, tutaj może użyjmy łódki. Tak. Okej. Co ty sprzedajesz? Okej, chyba wiem, o co chodzi. Wtedy, gdy to założyłem, że villager handluje jajkiem creepera, to od razu wiedziałem, jak przejść ten level. Chodzi tutaj o to, aby postawić creepera przed drzwiami i musi on przy tych drzwiach wybuchnąć. Lecz gdy będziemy stali przy creeperze, możemy umrzeć. A więc musiałem wymyślić coś, aby kompletnie zginąć. Aż po chwili ujrzałem beczkę. Nie to perze, weźcie, co są naprawdę. To jest jakaś beczka. O! O! Dobra, pomimo tego Mindfatigue'a muszę to zniszczyć, bo inaczej się to nie wydostanę. No dobra, mamy to. Kurde. What? Tak się da? Okej, dobra. Tego na razie nie będę niszczył. A to co jest? Dobra, tu mamy crafting. Może coś z tego craftować? W planach miałem, aby przepalić żelazo drewnem, lecz niestety ta okazyjna liczba, czyli 6, mówiła mi coś, lecz niestety nie wiem co. Aż wpadłem na pomysł, aby przetopić żelazo wiaderkiem z lawą. Dobra, więc wróćmy sobie do tego, do tego irona, bo wiem, co tutaj trzeba zrobić. Dobra. Podczas przetapiania żelaza zacząłem poszukiwać kolejnych dropów z piecyków, aż natrafiłem na emeralda. Okej, dobra, mamy tego emeralda. Dobra, przepalam go ponownie. Finalnie, gdy się przetopiły emeraldy, poszedłem od razu wyhandlować się z villagerem. Oj, dobra, mamy teraz emeralda. No niestety znowu będzie trzeba to niszczyć. Co jest? Tak się da. Jest, dobra. Dobra. No więc dobra, kupujemy od ciebie to, tego creepera. A od razu po tym zebrałem żelazo i poszedłem do craftingu, aby skraftować tarczę. I teraz robimy tak, dobra, mam te dwa irony i z tego co możemy zrobić. Dobra, robię tą tarczę, myślę, że ona się najbardziej tutaj przyda. Dobra, i teraz stawiam tego creepera. Okej, dobra, mamy to. Mamy jeszcze drewno.
Dobra, przechodzimy dalej i dostałem mleko. Okej, wypijmy je. Oj, zniknął mi Mindfatig, dobra. Od razu po przejściu dalej dostałem wiaderko z mlekiem. A więc mój efekt, jakim był Mindfatiga, już kompletnie zniknął, przez co mogłem normalnie niszczyć bloki. Ale kolejny level był troszeczkę dziwny. A zresztą sami zobaczcie. Dobra, więc wszystko tutaj przeszukam. Widzę, że tutaj jakieś ładne obrazki tutaj są. O dobra, jestem w jakimś pomieszczeniu. Kurde, tutaj znowu jestem z tą, którego nie mogę niszczyć. W późniejszym czasie nie zauważyłem, żeby wyjście gdziekolwiek było. Czy na dole, czy na górze. A więc zacząłem patrzeć, czy nie ma żadnych beczki, czy może skrzyni schowanych za obrazkami. O dobra, mam beczkę. Udało mi się otworzyć beczkę. Przyjść do postawienia. Dobra, i czy to zadziała? O dobra, zadziało, okej. I tutaj dalej mamy... O, drzwi się zamknęły same. Kolejny stage był troszeczkę ciężki do rozmyślenia, ponieważ musiałem się dostać na drugi koniec, który był bardzo daleko. Dobra, z tego co sobie widzę, to musimy tam się dostać. No i dobra, co my tu w tej skrzyni mamy? No jest dobra, zobaczmy co z tego można skraftować. Dobra, myślę, że to się chyba bardziej przyda niż 6,5 płytek. No dobra, ryzykuję. Początkowo postanowiłem wykorzystać potencjał żelaza oraz kamienia na tak zwany stone cutter, dzięki któremu można dosłownie każdy item z podziemi zamienić na pół bloki. Ale dobra, za to z tego możemy zrobić pół płytki. Mam ich 4, więc to chyba nie było opłacalne, ale mam jeszcze to. Po moich obliczeniach minimalna liczba, aby przejść ten level, to 9 bloków. Niestety, ale liczba po przepołowieniu wszystkich bloków była mała, aż do momentu, kiedy natrafiłem na beczkę. Dron, adezyn, jego też sobie rozmieńmy. No i dobra, i takim sposobem mamy 8 bloków, no i możemy doliczyć jeszcze tą jedną deskę. Więc dobra, zobaczymy. Uwaga, tutaj będzie pierwszy. Dobra. Drugi. Nie, niestety, ale jeden blok stawiłem za wysoko, przez co zginąłem. I tu pomyślcie, że straciłem wszystkie itemy. Otóż nie, ponieważ gdy wszedłem na kolejnego stage'a, od razu po wejściu wszedłem na pół płytkę, która ustawia mój ekwipunek, aby po śmierci nie wysypywał się żaden item. A więc bez problemu mogłem dowolnie ginąć. Dobra, skaczemy. No dobra, jestem dalej. Finalnie po dostaniu się na drugą stronę mogłem iść dalej, lecz jeszcze sprawdziłem, czy nie ma żadnej beczki, czy może skrzyni, w której by była jakaś dobra zawartość, lecz takiej nie było. Dobra, spróbuję tutaj skoczyć. Aha, tu nie doskoczę. Co tutaj takiego najlepszego tutaj myślę, że by zrobić? W kolejnym poziomie nie było nic trudnego do przejścia, lecz gdy szedłem na jeden stopień pół bloku, to zauważyłem, że nie mogę doskoczyć. I tu pojawił się wielki problem. Lecz jak wiecie, w poprzednim stage'u zebrałem miskę i ona nie była bez powodu, ponieważ po chwili zacząłem przeszukiwać lawę, w której natrafiłem na beczkę. Od razu po tym wiedziałem, co trzeba zrobić, ponieważ w Minecraft'cie można wykonać wiele zup. A oczywiście, jeżeli stworzymy podstawową plus niebieski kwiatek, to można wytworzyć zupkę z podwójnym skokiem. A więc taką skraftowałem. Dobra, mam tutaj jakiś itemy. I dobra, myślę, że śnieg sobie wezmę do wiaderka, halo? Czego mogę wziąć do tego wiaderka? Niepotrzebny pion chyba był. Dobra, więc tak, zrobię zupę, ale do tego dam jeszcze kwiatka. Dobra. I o to chodziło. Dobra, pełno nic tutaj nie ma? A więc dobra. Jemy. Dobra, mamy to. Kolejny stage nie był jakiś ciężki. Jednak najgorsze co w nim było, to to, że ciężko mi było doskoczyć na jakikolwiek blok. I dobra, teraz stulecia. Dobra. I spaliłem przy okazji wiaderko. Dobra, skaczę. Nie! Kurde! Dobra, skoczyłem, jest. Dobra, czy uda mi się to łódką zrobić? Myślę, że to trzeba chyba łódką. Dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić. Tego będę potrzebował łódki. A więc dobra. Dobra, udało się. W jakiś magiczny sposób udało mi się wykonać, nie zadający mi żadnych obrażeń, upadek. I za chwilę po tym zacząłem rozkminiać, o co będzie chodziło w tym stage'u. I co tutaj mamy? Tutaj może przeszukam pod lawą, są jakieś... O kurde, jeszcze się podpaliłem. Dobra, mam kolejny przycisk, okej. Zarzędź dźwignię, którą zacząłem wszędzie stawiać, aż otworzyła przejście, do którego skoczyłem. Dobra, myślę, że stąd chyba wszystko zebrałem, a więc dobra, chyba mogę tam skakać. Okej, dobra. Nie, wyczyściło mi cały ekwipunek. Niestety, ale mój ekwipunek został cały oczyszczony, a ja zryspiłem się na ponownie dziwnym miejscu, do którego musiałem znowu się dobudować. Lecz tym razem do przycisku, do którego miałem troszeczkę podejrzenia. Dobra, więc co my tu mamy? Dobra, mam stona. Dobra, tutaj mam bambusy. Założyłem bambusy, które chciałem rozstawić na tym grasbloku. Jednak był to zły pomysł, ponieważ byłem pod dachem. Lecz wtedy myślałem, że bambusy w tym miejscu mogą urosnąć. Dobra, tu żeby doskoczyć, będzie mi potrzebne gdzieś około również 9 bloków. Gdzieś około 11-9 bloków. Z tego co wiem, mogę rozmienić to wszystko na 5 patyków. Myślę, że bambus może w tym urosnąć tutaj, ale przez to, że ma światło, to chyba... odpada to. A więc skraftowałem z nich patyki, a cały grasblok zebrałem, który niestety spadł na dół. No i o tym mówiłem. Ło! Dobra, chyba mam pewien pomysł.
Okej, to jest dobry pomysł. W głowie zapaliła mi się lampka, ponieważ mój ekwipunek dalej był ustawiony na ten sam, co był wcześniej. Dobra, zbieram ostatnie bloki. Dobra, niestety to będę musiał postawić jeden. I uwaga, skaczemy. Dobra. Dzięki temu zebrałem wszystkie gras bloki i zacząłem iść do przycisku. A więc okej, użyjmy sobie pierw kamienia. Okej, teraz bloku dirta, kolejnego bloku dirta. Okej, dobra, jednak mniej tego potrzebowałem. Dobra, i się teleportujemy. Dobra, gdzie jestem? Po wciśnięciu przycisku udało mi się wyjść z więzienia. Lecz na sam koniec czekał mnie ostateczny pojedynek z tak zwanym MLG. Musiałem w jakiś sposób dotrzeć na sam dół, lecz nie wiedziałem, jak to zrobić. Dobra, tam chyba nie mogę wejść, bo się będę palił. Tak, tam nie mogę wejść. Początkowo myślałem, że jest coś w labie, lecz niestety myliłem się. Aż natrafiłem na kolejną beczkę. O! Dobra, mam. Dobra, zdobyłem dwie sztabki żelaza i z niego mogę też nożyce. Wtedy w głowie zapaliła mi się lampka, aby nożyczkami zebrać plącza, dzięki której będę mógł wykonać tak zwane MLG. Ale zanim wam pokażę, czy udało mi się przeżyć, to zostawcie proszę subskrypcję, ponieważ moim celem do końca tego roku jest wbić 10 tysięcy subskrypcji. A z wynikiem, jaki uzbierałem przez tak malutki okres czasu, to jest naprawdę dużo. Więc myślę, że te 2,5 tysiąca dacie jeszcze radę. Ale wróćmy do mojego skoku. Dobra, jest, udało mi się, uciekłem z tego więzienia. I tak oto udało mi się uciec z wielkiego bedrockowego więzienia w Minecraft. Nie należał on do łatwych, ale chcielibyście może, żebym przyszedł jeszcze trudniejszy?